nastawia trochę zbyt głośno. Wstawiam wodę na kawę, nastrajam się pozytywnie. Wychodzę z domu na ulicę, wychodzę z pracy na ulicę, wychodzę z baru na ulicę, wychodzę z siebie na ulicę. I tak jak list, który na placu kultury zapłonął, taki ja spalam się. Opowieści z Narni. Wychodzę z domu. Thank you.
trzymasz mnie zawsze za rękę. Thank you.
pod chińskim psem szarpał, kąsał, mordę lizał. Zerwał się i uciekł. Zeszły rok pod chińskim psem, czasem tak dobry, że łapę podał.
A, sorki, zapomniałam. Jesteś w wywiadzie, bo powiedziałem, że mi tu dzwonisz. No to sorki, nie chciałam. A słuchaj, a będziesz oglądał Połowy poetyckie? No nie wiem, bo to jest kiedy. No właśnie tam nie napisali kiedy, napisali tak z żartem. Nie, napisali, że 18 grudnia. No, po obiedzie. Po obiedzie, czyli 18. No, ja będę miał warsztaty do tego. Stoją ludzie, stoją. Palą papierosy. Muzyka w murach. Jakby za ścianą. Teraz masz jedyną szansę, żeby pozdrowić wszystkich, którzy...
którzy będą uczestniczyć w tych połowach. Pozdrawiam miliony słuchaczów. To mówiłem ja, Paweł Łęczuk. Zakąski u Ani, karnele skandale, dzisiaj starocie, sprzed wojny pierścionki. Zakąski u Ani, karnele skandale, zegarki, odznaki, zapachy i smaki. Zagramy coś, czego jeszcze nigdy nie graliśmy. To będzie takie premierowe wykonanie i w ogóle eksperyment. To jest wiersz niejakiego Łobuza Borosa. Trzy gwiazdki. Taki tytuł to widziałam gdzieś tam. Wiersz napisany 7 października 2011 roku. Jak cień
wiersz Wojtka Borosa. Mam wrażenie, że to jest taki list do taty. Trzy gwiazdki. Zapraszamy na połowy poetyckie, 19 połowy poetyckie. W tym roku wyjątkowo w sieci. 18 grudnia pandemicznego roku. Oczywiście po obiedzie, czyli godzina 18. Zapraszamy.